dobry, Matylda. Ej, wołaczu. No, albo twoje imię ma coś takiego, że dzień dobry, Matyldo. Albo gdzie jesteś, Matyldo? To jest jak tytuł filmu. Matyldo to mi się kojarzy tylko i wyłącznie z tym tonem mojej matki, która jak mówiła, używała Matyldo, nie Tyldzik, nie Tylduś. No. To nie były Pichtej. To wołacz tylko oznaczał to, że muszę się stawić, bo nie wiem, wróciła z zebrania albo coś. O nie, to najgorzej wystartowałam. Dzięki za, ale za włączenie nie gardy. Pichtej? No, w rodzinie różnie mnie nazywają. Tylda Pichtej. A skąd Pichtej? Chyba sama się tak nazwałam w pewnym momencie. Od czego? Ja mówiłam na zapachy nycha, więc ja pewnie od dziecka stwierdziłam, że słowa, które ktoś tam na jakimś etapie wymyślił, kompletnie nie są kompatybilne ze mną, więc no, miałam cały słownik swój. I tak zostało do teraz, bo używam w ilustracjach bardzo często słowotwórstw, które mój mózg rejestruje jeden do jednego. A jakie masz takie ukochane słowo z tamtego słownika twojego? Myślę, że nycha to jest nycha. Nycha, że ładnie pachnie. Ładne, podoba mi się. Nycha. No, głowy kreatywne. Tak od tego się nie ucieknie. Mhm. I o tym będziemy dzisiaj na pewno rozmawiać. Bo tak, wiesz, chcę tak trochę wprowadzić tutaj klimat rozmowy. Czyli nerwowo zaczęła pić wodę. Nie, czy ja wiem, czy taka nerwowość, nie kojarzysz mi się z nerwowością, masz wszystko. Wszystko jest. Chociaż nie jesteś fanką wywiadów, ale jest Runej. Runej czuwa tutaj nad odpowiednim poziomem energii, czyli Runej. Twój piesek ukochany. To ja może w międzyczasie powiem, że gdyby ktoś nie kojarzył cię ze wszystkich funkcji, którymi można cię tak olabelować, naklejkować. Matylda wielofunkcyjna. Multidyscyplinarna. Autorka popularnych grafik w mediach społecznościowych. Stoisz za profilem The Girl Who Fell on Earth. Nigdy nie siadam. Okej, okay, jedziemy tym słowem. Na którym lubisz konfrontować nas z niewygodnymi tematami. To jest taka dziedzina. Was i siebie. Siebie też. Tak. Okay. Chociaż rzadko kiedy coś mnie... Łatwiej jest mi rozkładać na części pierwsze z dystansu i z perspektywy, co każdemu polecam, niż emocjonalnie się jakoś angażować. Ale to prawda, że zdarza ci się w bebechy własne sięgnąć. Tak, tak. Na tym to polega. Niestety. A oprócz tego można by było to wymienić aktorka, wokalistka, reżyserka, producentka i sobie zapisałam artystka, która wyrosła z wielopokoleniowej rodziny aktorskiej. Tak, wyrosłam z żebra swoich, swoich dziadków. Słuchaj, jak się przygotowywałam do tej rozmowy, bardzo lubię w ogóle ten moment researchu, bo to jest tak, że sięgasz do bardzo różnych wywiadów, rozmów, twoich jakichś dzieł, czy właśnie rysunków, czy teledysków, czy tekstów piosenek i tworzy się taki bardzo wielowarstwowy obraz kogoś, do którego czasem mam takie poczucie, że niewiele osób ma dostęp, bo wszyscy by musieli prześledzić to wszystko, mało osób się aż tak porywa na to. Dziękuję ci, że to zrobiłaś. To jest przyjemność, to jest... Zawsze się czuję, jakbym komuś właśnie zajrzała gdzieś tak, wiesz, nawet nie wiem, jak to powiedzieć ładnie, ale że mam jakiś wgląd do czegoś więcej, a bardzo lubię ten moment i właśnie pomyślałam, że zacznę tak odważnie, to jest odważne, że z jednej strony tak dziennikarsko mogłabym ten akt podsumować, że dziennikarsko zobaczyłam wtedy przed sobą taką multidyscyplinarną właśnie artystkę, ale tak po ludzku wyłaniał mi się obraz jakiegoś niepokoju, rozedrgania, takiego trochę artystycznego, trochę emocjonalnego, coś bardzo autentycznego, taki pisklak, którego gdzieś tam w środku masz i trzymasz i którego trzeba chronić, ale on też bywa lwicą. Tak, bardzo właśnie sobie wyobraziłam takiego pisklaka, który to by się każualowo, pojawić jako jak obraz. Potrzebuje, zakłada taką plerezę. I włącza ten odtwarzanie dyktafonu, bo kumpla z zoo nagrał.
No, coś w tym jest, coś takiego. Jak w ogóle się czujesz z tym opisem, który powiedziałam? To jest o tobie? Słucham go, przyjmuję. Przepuszczam przez siebie. Przepuszczam przez siebie. Łatwiej jest mi obserwować sobie świat niż siebie. Nie mówię, że to były komplementy, ale przyjmowanie komplementów jest w istocie dla mnie dużym problemem i dyskomfortem. Nie jest to fałszywa skromność ani, tylko po prostu łatwiej jest mi podejść do pewnych rzeczy co nam się bardziej przydaje, czy sobie połechtać ego, czy usłyszeć, że coś można by było jeszcze gdzieś poprawić. Tu poprawiać. Nie mówię o samej sobie, tylko mówię też o działalności, o której wspomniałaś. Co ważne, nie uważam, trochę odbiegam od tematu, ale uważam, że irytuje mnie troszeczkę, jak ktoś mówi, że w sztuce coś jest błędem, czy... Więc niby sama przeczę sobie, mówiąc, że co jeszcze jest do poprawienia, ale co jest do poprawienia używaniu różnych, znaczy w perspektywie i w patrzeniu na jakiś temat. I jeżeli jesteśmy za blisko, zawsze trzeba zrobić parę kroków w tył wtedy, żeby zobaczyć większy jakby obrazek. I w sztuce nie znoszę, jak ktoś właśnie mówi, że coś jest błędem, czy w filmach, czy w muzyce, czy w ilustracjach, czy właśnie w sztuce, tak generalnie. Mhm. Właśnie usłyszałam bardzo ładne określenie na sztukę, że jest to ten twór, jest to moment, w którym artysta stara się reszcie zwizualizować, jak widzi świat, jaka jest jego rzeczywistość. I to jest gdzieś tak, i gdzie jest prawda, jak widzi obraz całego świata tak generalnie, co jest dla niego prawdą. Bo wejść potem w to oko tego człowieka, który patrzy na ten świat, naprawdę skupiamy się na bardzo różnych rzeczach. Mm-hmm. No ale bardzo często musisz gdzieś tam właśnie korzystać. Ja wrócę do tego rozedrgania, od którego zaczęłam i od tego pisklaka trochę. I trzymaj mnie w ryzach, bo ja odbiegam, jestem... Ty tak się zawsze zabezpieczasz, ale jest okej. Okay. Bo ja do koniec końców ja zawsze dojdę docierasz. To moje drzewko... drzewko się tak rozrasta i z każdym kolejnym, każda anegdota jest istotna dla mnie, dla kontekstu i to się tak rozrasta, ale koniec końców no po prostu to jest zawsze dochodzę do tej korony i zawsze dochodzę do puenty, odpowiedzi na pytanie, które, ale na to nie mamy czasu, więc na razie będę przerywać i nie będę dochodzić do tej korony, może dojdziemy na sam końcu, ale kontynuując do rozedrgania. Tak, bo to rozedrganie ja je słyszę w twoim głosie, jak śpiewasz, ja je czuję w rozmowach z tobą, a mam wrażenie, że czasem cię jakiś ból emocjonalny kosztują pewne elementy twojej twórczości, myślę chyba głównie tej graficznej, w której jednak dajesz też jakieś swoje spojrzenie, mimo że pozostawiasz do interpretacji ludziom. Mierzysz się też, wiesz, z różnymi opiniami, też o tym bardzo często mówisz. Zastanawiam się, jak jesteś w stanie, jako osoba bardzo wrażliwa, tak mi się wydaje, pomieścić to całe rozedrganie w sobie, jednocześnie działać tak twardo, na twardych zasadach, no bo jednak właśnie masz na przykład po drugiej stronie hejterów. Jak ty to robisz, Matyldo? No i została wywołana do tablicy i nie znam odpowiedzi. Nie, znam odpowiedź. Znowu, bycie artystą to jest bycie osobą hiper wrażliwą. I to wcale nie jest coś, czym się powinno chwalić i mówić, o Boże, bo ona jest taka wrażliwa, o Jezu. Nie, ja nie mówię, że jestem taka wrażliwa, że to jest godne pochwały, tylko po prostu odbierasz świat
te czujniki są troszeczkę wyregulowane na czucie, wyczuwanie na odległość. Mhm. Z rozszerzonym jakby polem. I tym bardziej mocniej to odczuwasz. A myślę, że na początku to był proces i tak sobie radziłam z tym, nie radziłam, jak tego było więcej nagle, bo temat był drażliwy. Mhm. To oczywiste jest, że emocjonalnie ludzie odbierają te rzeczy i bardzo personalnie i egocentrycznie, co jest z czym powinniśmy troszeczkę, każdy sobie powinien przepracować to. W czasach internetu będzie ciężko i w czasach baniek, tak, ale w których funkcjonujemy. Na tym to polega, że powinniśmy się skupić przede wszystkim tak od podstaw. Mhm. Jeżeli w tym wieku 8 tam lat nie uświadomiłaś sobie w pewnym momencie jako dziecko, że nie jesteś pępkiem świata, mhm, dosłownie, że nie jesteś w centrum zainteresowania swoich rodziców, swojego najbliższego otoczenia, jeżeli nie przejdziesz tego, jesteś w kłopocie dosyć dużym, ponieważ wszystko będziesz brał personalnie. Każdy dowcip, pójdziesz do klubu komediowego, gdzie powinieneś się spodziewać tego, że poprzez humor przepracowywane są pewne tematy w dosyć skrajny sposób, to jeżeli się spodziewasz, że to ciebie zaboli, nie idź do tego miejsca. Mhm. Jeżeli się spodziewasz, że moja ilustracja ciebie zaboli, ponieważ twoje centrum jest nadal w centrum i wszystko, co ja narysuję, dosłownie takie osoby odbierają, że ja nie wiem, czy ja właśnie zrobiłam research tak jak ty, każdej osoby, którą chciałam obrazić i personalnie każdą persę obraziłam, bo tak ludzie odbierają. I odpowiedzią na to całe pytanie, na to pytanie jest z czasem, doszłam do pewnego rodzaju że empatią ich, znaczy odbierzesz im tę broń werbalną, ataku emocjonalnego na mnie bezpośrednio. Bo prędzej czy później zawsze dojdziesz do tego, że to ich słowa nie są absolutnie skierowane w moim kierunku. Są wynikiem różnych wydarzeń, o których nie mamy pojęcia. Czasami oni sami nie mają o tym pojęcia. Tam, gdzie widzę potencjał ludzki w takiej osobie, zazwyczaj używam kontaktu bezpośredniego w DM-ach, znaczy przez Messengera, czy tam przez wiadomości prywatne, i używam głosu. Tak, tak. Więc ta osoba po drugiej stronie, w momencie, w którym słyszy mój głos, po pierwsze słyszy, że nie mam żadnych złych intencji, po drugie wycina 90%, które interpretacji, którą by sobie narzucił z rozpędu, albo przez tezę, którą czytanie z tezą jest złem absolutnym wszystkiego. Tak. Z jakimś założeniem takim od góry, no bo to nam, no to głupie. Głupie i zabiera nam bardzo dużą prawdę świata wokół. I w momencie, w którym on to słyszy, to jeszcze dodatkowo sobie wycina to, że ja nie jestem awatarem. Ale bardzo mi się podoba, że sama doszłaś do tej ścieżki. Trochę ona jest też wysiłkowa, no bo jednak musisz sobie zadać trud, żeby nagrać wiadomość do tej osoby, która dla ciebie też jest trochę awatarem, no bo nie wiesz tak do końca, kto jest po drugiej stronie. Zdarzyło się, że się nacięłam. I zdarzyło się, że ta granica empatii i szacunku do drugiego człowieka i tego, że każdy ma prawo jednak się wypowiedzieć, i to zdarzyło się, że ktoś mi wysłał bardzo taką atakującą, bardzo naładowaną tak dużym ładunkiem złośliwości i zła takiego. Mhm. To nauczyłam się, żeby te skrajne osoby jednak blokować. I to jest jedyny prezent na tej drodze kilkuletniej, który sobie sama dałam. Mhm. No i właśnie trochę tak nawiązując do tego, że jednak w tej pracy, mimo tego, że wypracowałaś tak dużo, albo może równolegle, bo mimo to jednak
jednak musisz umieć się o siebie zatroszczyć. I trochę się tak zaczęłam zastanawiać, też w kontekście twojej wypowiedzi do Wysokich Obcasów, w której wspomniałaś o depresji, na ile właśnie funkcjonowanie z depresją gdzieś w tle jest ogarnialne właśnie w takiej pracy, bo ty nie schodzisz i nie zejdziesz z tej drogi i twórczo podejmujesz trudne tematy i w obrazkach, w grafikach, i bierzesz na warsztat muzyczny też różne tematy, które mogą się spotykać z różnym odbiorem. No robisz to szeroko i gdzieś w sobie masz w ogóle taką potrzebę pójścia trochę na kontrę, czasem może właśnie ryzyka odbicia się od ściany, albo no, jesteś rozpędzonym jakimś bytem ze swoim przekazem i może się zdarzyć, że mocno walniesz. I ten kontekst właśnie depresji, bo wyobrażam sobie, że to musi być gdzieś tam trochę utrudnione. Czy to jest o tyle utrudnione, że depresja depresji nierówna, tak swoją drogą. Ja mogę mówić to tylko ze swojej perspektywy, absolutnie nie porównuję żadnego przypadku. Depresja to jest taki, ja szczerze mówiąc, mam do czynienia pośrednio i bezpośrednio. Tak, Runejku. No i wyczuł. Idź się położyć. Tak od jeszcze przed nastoletniością moją czułam, że tam jest coś we mnie. Jest we mnie. Tak, myszko, przepraszam. Chodź tu. Chodź. On właśnie, mam psa, który jak ja zaczynam się denerwować, on zaczyna się denerwować i zaczyna dyszeć. I taki sobie, taki mamy system, taki głupi. Ekosystem. Ekosystem. Więc we mnie... Chcesz go uspokoić? Nie. On się... Runej, za chwilkę najwyżej do mnie przyjdzie. Też nic na siłę. Więc ten smutek zawsze był we mnie i... I to jest takie obezwładniające w ogóle tak całe twoje jestestwo. I też tak kroczek po kroczku sobie znalazłam to, że jednak moja aktywność zawodowa i rozkładanie rzeczy świata na części pierwsze jakimkolwiek narzędziem chcę w tym momencie i bo traktuję, ty to nazwasz interdyscyplinarna, a ja to po prostu zawsze uważam, że jedną rzecz można opowiedzieć różnymi narzędziami, w różny sposób. I ten smutek, który we mnie zawsze był, trzymam go w ryzach po prostu robiąc, czasami się zmuszając do tego. Do robienia? Do robienia. Bardzo często zresztą. No, zmuszając, no bo stan, w którym akurat w tym momencie jesteś, to nie jest coś, co mobilizuje cię do tego, żeby wstać i robić. Więc tak z rozpędu po prostu robię. A jak już zacznę, to ta kulka energetyczna, żeby to skończyć, jest tak mocna i tak bardzo chcę zobaczyć, albo usłyszeć, albo poczuć, że to ma kropkę zrobioną, że póki tej kropki nie zobaczę, to tego nie skończę. Znaczy... A czy właśnie ta kula energetyczna jakoś wpływa na ten smutek? Bo właśnie to moje pytanie gdzieś w tę stronę zmierza. Ja chciałabym... Zaraz w ezoterykę jakoś. Zaczniemy rozmawiać. Ty zaczęłaś. Zaczniemy rozmawiać o naszych kolorach aur. Ale to jest bardzo w cenie temat teraz. Więc... Szczerze mówiąc, jest to jedyna rzecz, o której nie mam zielonego pojęcia. Nie mam na tyle... Dobra, ezoteryka, ale jeśli chodzi o już astrologię, to Radek Łukasiewicz, z którym robisz projekt, jest chyba z 10 czerwca, to jest 13. Nie projekt, tylko zespół. Przepraszam, faktycznie, tak, wiem. Projekt brzmi jeszcze gorzej niż artysta. Wybacz, cofam, ale no i tutaj nie uciekniemy od skojarzeń, że coś jest na rzeczy. Ale nie chciałabym tak skoczyć teraz po wątkach, to jest tylko żart prowadzącej. Możemy się pośmiać. Te kropeczki na ziemi, których Państwo nie widzą, to jest miejsce na zestaw perkusyjny. Tutaj jak prezenterka będzie mówiła jakąś puentę, będzie
prezenterka, co stoi obok projektu. No. Dziękuję ci bardzo. Proszę ciebie bardzo. W każdym razie ten... Nie chciałabym, żebyś moje pytanie zinterpretowała jako jakąś taką niezdrową dociekliwość wokół nie, tematu postawię depresji. Granicę, gdzie będę tego się widziała. Spodziewam. I mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale po prostu wiesz, znowu wrócę do tego punktu wyjścia, ten holistyczny research i to spojrzenie na ciebie, to sobie pomyślałam, kurczę, ta dziewczyna ma w sobie jakąś taką delikatność, a jednocześnie właśnie idzie cały czas na czołówkę. I jeszcze gdzieś wspominał o tej depresji. I miałam takie, wiesz, jak, po co, dlaczego? Bo potrzebujesz swojej reprezentacji. Nie mówię, że jestem... Robisz to dla mnie? Też. Znaczy, myślę, że... Potwierdzam, czułam to chociażby oglądając wiersz, który napisałaś w odpowiedzi na nie jestem ideologią. Chodzi o to, że to wszystko wynika z... ja w ogóle The Girl Who Fell on Earth stworzyłam na podstawie oczywiście Davida Bowiego, bo sama jestem i będę po wieki wieków wielką admiratorką jego systemu, który też był wielofunkcyjny gdzieś tam. Absolutnie się nie porównuje. Że ta postać tej dziewczyny, zawsze chciałam, żeby ona była, przez to, że ona z tego nieba spadła, to ona nie ma, nie powinna mieć ani płci, ani nie powinna być ładna, brzydka, gruba, chuda, bo to jest najmniej istotne, ale potem zrozumiałam, jak bardzo dla ludzi jest istotne to, że ktoś z perspektywy swojego doświadczenia mówi głośno i wyraźnie o jego bólu. Bo nagle się okazuje, że ten świat, który się na szczęście teraz zmienia, i możemy teraz prawicowe memy sobie czytać o tym, że jak chcecie zrobić film o królowej angielskiej, to zrób, to może weźcie, skastingujcie Murzynkę. Nie, panowie i panie, po to to jest. Teraz jesteśmy w momencie, w którym musimy przekroczyć Rubikon, zrobić troszeczkę jaskrawo to, zrobić za dużo, żeby dojść w pewnym momencie do tego, żeby to było normalne. Żeby nauczyć ten mózg, że to jest obcowanie z tym, z czym nie jesteśmy, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby to stało się takie randomowe, totalnie bez kontrowersji. I nagle widzisz, że ten świat, który na szczęście się zmienia, na szczęście zrozumiał jedno, że popkultura potrzebuje reprezentacji. Reprezentacji, tak. Że ta popkultura, po którą sięgamy tak bez przymusu, którą po prostu odpalamy w telewizorze i ona gdzieś nam towarzyszy sobie, jest taka właśnie, pod pistoletem trzymamy kogoś i każemy mu oglądać i się nauczyć, kurde, tej pronunciation, że they, a nie, i żeby nie patrzeć na płcie, i żeby, to nie jest pod przymusem. To, żeby sobie było i żeby ci towarzyszyło. Więc ta reprezentacja jest cholernie potrzebna. A masz poczucie, że dużą cenę zapłaciłaś za to? Tak. Rodzice chcieli, żebyś skończyła? Martwią się czasami, ale znają mnie i wiedzą, że w momencie, w którym ktoś mi mówi, że czegoś nie mogę, ja wchodzę cała ubrana na biało albo na jaskrawo i mówię, ja nie mogę. Natomiast dobry wieczór. Pozwolisz, że zgadnę, Mateusz pewnie nigdy nie namawiał cię do tego, żebyś skończyła. Nie. Też się martwi. Wszyscy zawsze się gdzieś tam martwią. I też Mateusz jest od dziecka, tak jak ja, mamy do czynienia z tą inną... tym, jak, że ten człowiek z zewnątrz, nie jesteśmy dla niego totalnie anonimowi, a jak nie jesteśmy anonimowi, to myśli, że Runejku,
przepraszam, pies mój się stwierdził, że zakoleguje się tutaj z ekipą i sobie pogada, bo on jest bardzo też werbalny. I w momencie, w którym ten człowiek myśli, że ciebie zna jakoś, to myśli, że może do ciebie mówić wszystko. Bo to jest tak, jak z tą, idę do śniadaniówki, proszę tu przyjść, już. Albo pójdziemy jeszcze do operatora się przywitać. Mam wrażenie, że on jest w takim nastroju, trochę znudzonym, tak, trochę rozrywkowym. Tak, trochę, idziemy do domu. I to jest case, jak idę do poszłam do śniadaniówki, już tego nie robimy, bo na szczęście wszyscy zrozumieli, że ja nie, to trochę jest to przemocowe wobec mnie, żeby chodzić. I chodzę do śniadaniówek tylko jak muszę. Ale jak usiadłam, ponieważ jest to, że tutaj jest kamera i to, że ja mam mikroport, który smyram włosami właśnie, pewnie będzie z tym problem. I że ja sobie siadam w ten sposób na tej kanapie, która jest w tych domach, tych ludzi wszystkich, to oni się czują jakby... Ja weszła do nich do domu i usiadła w ten sposób z nogą na ich kanapie, w ich domu. I właśnie ta gnojowa robi... A ja nie widziałam absolutnie, po pierwsze co to bym zrobiła, to i w ten sposób siadła, no bo się czuję komfortowo. Ale nagle ten człowiek, który mnie zaprosił do własnego domu, bo włączył ten telewizor, myślisz, że potem może mi to wszystko powiedzieć w twarz o innych rzeczach. I te wszystkie anegdoty, które się wiążą z ludźmi, którzy randomowo do ciebie podchodzą i myślą, że mogą wejść w twoją przestrzeń. Ty mówisz naprawdę o takich fizycznych sytuacjach, tak, nie ja mówię, Instagram, mówię, że ktoś... Nie, ja powiedziałam teraz tutaj o Instagramie w komentarzach, że coś takiego się pojawia. Potem idziemy dalej, to się pojawia... Z tego to wynika po prostu, że oni mają troszeczkę ciebie, ja włączam telewizor, więc ja ci płacę, znaczy jakoś. To jest takie zrozumienie w niezrozumieniu, jak działa ten cały ten system, ale idąc na skróty, to w ich głowach pozostaje właśnie takie przeświadczenie, że oni mi, dzięki nim ja istnieję, więc dzięki, jako mój szef, czy tam osoba, która mi płaci jak swoim oglądaniem mnie, to mogą potem mówić w sytuacji oko w oko, co tylko i wyłącznie chcą. To się zaczynało od tego, jak byłam mała i nie wiem, byłam po pierwszych serialach i nagle jemy z moją mamą obiad gdzieś nad morzem i stoi pan nade mną z dzieckiem. My jemy, a pan mu podsuwa mi kartkę i daje autograf, a ja wycierając ręce już chcę i moja mama mówi, przepraszam, nie widzi pan, że jemy. I ja zawsze, nie, dla kogo? Tylko potem przychodzi ci takie, tak sobie to przeanalizujesz i masz takie, wracają ci te wszystkie momenty, w których ludzie myślą, że naprawdę mają do ciebie prawo. I to się wydarza. I mają prawo ci powiedzieć absurdalne rzeczy. Czyli na przykład, to teraz na koncertach bardzo często mówię, że przyszedł pan pod koncercie i to, że mamy jedną piosenkę o mansplainingu. Mężczyźni. Bardzo przepraszam, ale tak brzmi to słowo. To jest pozapłciowe. Znaczy to jest domena i mężczyzn, takiego protekcjonalnego objaśniania świata. Wynika to, że to pewnie kobieta zmęczona tym procederem wymyśliła to słowo. I opisała. I nazywa się mansplaining. To jest osoba, która nam tłumaczy niepytana świat. Tak. I pan właśnie po jednym z koncertów przyszedł i mi powiedział, miał dużo do powiedzenia a propos techniki, śpiewania, a propos czegoś. Radkowi też coś powiedział, naszemu realizatorowi dźwięku też powiedział, że tutaj pogłos był i coś by trzeba było zmienić. Po czym do mnie podszedł i powiedział mi, słuchaj, ta styluwa na naszą tenisistkę, rozumiem,
Tylko wiesz, poszukaj jeszcze. I masz znaczy, takie... W ogóle dwie rzeczy tutaj są. Po pierwsze właśnie, że w ogóle sobie pozwolił, a po drugie jeszcze rozgraniczył, bo rozumiem, że panom dał uwagi techniczne i merytoryczne, a tobie o wyglądzie. I mam takie... I właśnie, jak zareagowałaś? Bo to jest też trochę wątek, którego ja chciałam dotknąć. To znaczy, jak ty odebrałaś siebie tym ludziom w ogóle tak jako kobieta, już nie tylko jako Matylda Damięcka, ale w ogóle to jest temat, który dotyczy też wielu kobiet, tak przy okazji. Ja prywatnie z perspektywy performera, czy tam artysty, do którego przychodzi osoba z zewnątrz, ponieważ jestem w tym od dziecka i wiem, z czym się wiąże to, że to jest prawdziwy człowiek, który może ci wyrządzić jakąkolwiek psychiczną czy fizyczną, niestety się zdarzyło, jakąś krzywdę, nigdy nie wejdę w dyskusję. Przeanalizuję sobie potem to w domu, będę miała lekki niesmak w stosunku do samej siebie, ale nigdy nie wejdę w... utnę temat, głupio się uśmiechnę, podpiszę, co mam podpisać, pan sobie pójdzie, bezpieczny, nagle w bezpiecznej odległości osoba się znajdzie i będzie, znaczy, a potem sama sobie troszeczkę wypomnę to, no myślę, że bo to jednak jest mówię na głos o tym, nie? Że... Tak, tak. To samo poczucie później, tak. No bo mówię, wiesz, że to nie jest dla ciebie. To nie, okay. Tak, ale potem odbieram mu tę siłę, używając go jako anegdoty. Ponieważ znaczy tak jak ilustracje. Czasami robię ilustracje z rzeczy, które mi się wydarzyły. Czy tam ktoś mi skomentował. Odbieram im tę siłę, używając ich jako anegdoty, jako dowcipu, jako pretekstu do opowiedzenia o szerszym problemie. No dobra, a ta sytuacja, no bo tutaj robimy tę gwiazdkę, że to jest, jesteś w sytuacji zawodowej, potrafisz przewidzieć konsekwencje, a w sytuacji prywatnej jesteś w innym miejscu niż kiedyś w takich sytuacjach, czy podobnie zareagowałabyś? No nie, w prywatnych, no to jesteśmy bardzo złożonymi istotami wszyscy. To w zależności od stanu psychofizycznego reagujesz różnie. W zależności od tego, na kogo trafiasz i jaką ktoś ma na ciebie, jaki ma na ciebie wpływ, każdy z nas myślę, że kończąc jakąś na przykład toksyczną relację, uświadamia sobie już na spokojnie, jak emocje opadną, już ten wpływ drugiego człowieka gdzieś już jest tylko wspomnieniem, to nagle sobie wszyscy uświadamiamy takie, ej, dlaczego ja nic w tamtym momencie nie powiedziałam? I nie należy się tym pałować, myślę. Tylko byle być czujnym. Nawet czasami nieświadomie możemy po prostu intuicyjnie podjąć pewne decyzje, a potem dopiero sobie uświadomić, dlaczego te decyzje zostały podjęte. I to, w jaki sposób właśnie prywatnie ludzie mnie traktują. Miałam znowu jeden bardzo dobry sposób na to. Po prostu ograniczyłam. Wiem, kto mi wystarcza. Przestałam chodzić na jakieś takie, przez to, że ja sama jestem prywatnie introwertykiem i to dość... I tu każdy spyta, mówię, jesteśmy bardzo skomplikowanymi istotami. To, że ja jestem introwertykiem nie oznacza, że... nie oznacza, że dla mnie scena to jest na przykład kompletnie co innego, bo stawiasz jakąś totalną granicę energetyczną i ty tej publiczności mówisz dosłownie z perspektywy osoby, która decyduje w tym momencie, bo jest, stoi na scenie i ma mikrofon i ma to światło. Ty decydujesz, gdzie jest ta granica, gdzie ja wam daję energię i gdzie wy mi ją zwracacie. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby
publiczność mnie wydrenowała z energii. Raczej drenuje mnie to, że ja naddaję im i potem muszę to odespać. Natomiast... To też wiesz, może za jakiś czas będziemy rozmawiać, że musiałaś to zmienić, żeby się o siebie zatroszczyć, bo to też jest taka miłość artystyczna, która tak. Wiesz, potrafi spalić trochę. Tak, aczkolwiek ale... życzę ci, żeby tak nie było. Tak, ale myślę, że to jest tak jak ze wszystkim. Już mam jednak 38 lat i gdzieś wiem, gdzie są, co ci daje, co ci odbiera, a co się w piekle poniewiera. Znaczy wiesz, gdzie są te granice i co, jak się wiesz, gdzie nie możesz na przykład, musisz jednak pewne rzeczy robić. Mm-hmm. Ale jak sobie jak ten deficyt energetyczny, jak sobie potem zrefundować. I uczę, na szczęście z Radkiem Łukasiewiczem, z którym teraz właśnie założyliśmy w końcu po 5 latach zespół. Trafiłam na człowieka, który rozpoczyna każde nasze spotkanie, czy w studio, czy od godzinnej rozmowy, co u ciebie, co u mnie. Wow. I to... Ja jako fanka rozmowy od razu zareagowałam. Wow. Tylko chodzi o to, że nie ma tematu, który by nie był, który by nam zalegał. Mhm. A znamy się już, no już myślę, że z 7 lat, a tak zawodowo bliżej, no już 5 lat tworzymy ten album, który w końcu wyjdzie na początku nowego roku. I myślę, że przegadujemy wszystko, co jest nam potrzebne i wszystko jest istotne. Znaczy nie bagatelizujemy potrzeb. Więc ja wiem, że mnie koncert drenuje na 2 kolejne dni. Ja potrzebuję pomilczeć. Ja nie rozmawiam przez telefon praktycznie wcale. Bardzo tego nie lubię. I odkryłam piękną opcję w telefonie, która ci od razu daje zajęte, jak ktoś do ciebie dzwoni. I z jaką dumą to mówisz. I dostaję tylko SMS-a, że ktoś dzwoni. Więc od razu piszę SMS-a, proszę o wiadomość SMS. Więc cieszę się. Stawiam tam, wiem, gdzie mogę sobie pozwolić na stawianie tych granic. Mhm. Tam, gdzie nie mogę, wiem, jak to sobie odpracować. Słuchaj, ja proponuję, żebyśmy przeszły do tematu płyty. Jej! Zespołu Matylda Łukasiewicz. Bardzo lubię, jak to jest wymieniane tak jednym tchem, bo tam jest ukośnik. Natomiast też lubię, jak jest Matylda Łukasiewicz. Bo to trochę tak, jakbyś zmieniła tożsamość. Tak, tak. Znaczy, ja to, tym się całe życie zajmuję. Nie, jaram się, że... No nie ma tam nazwiska Damięcka. Nie. Niestety Facebook swego czasu kazał mi zmienić na Matylda Damięcka. Przyznać się, żeby zweryfikować konto. Bo chcieli mnie zablokować, więc gdybym nie musiała, bym tego nie robiła. Zresztą bardzo lubiłam ten moment, w którym moje grafiki były kompletnie bezimienne. Mm. Ale to senevrati. I uwielbiałam ten proces, w którym siedzieliśmy przy tych właśnie godzinnych rozmowach przed... Które uwielbiam. Tak. Rozmawialiśmy, jak powinniśmy się nazywać. Jakie były pomysły? O, to jest ciekawe. Znaczy Radek, który jest już w branży muzycznej no ponad 18-19, może z 20 już lat, zespół Pustki zakończył, albo liczę na to, że może kiedyś zawiesił, jeszcze coś zawiesił. Zawiesił tak. Swoją działalność po 18 latach, więc był zespół był pełnoletni, więc może gdzieś tam pije w barze. Właśnie, jakiś awatar tego zespołu. Właśnie teksty nowych piosenek piją z tekstami, z piosenek, które słyszą w radio. Tak, to ładna wizja. Radek ze znajomością rynku i to, w jaki sposób rynek się zmienia
I jak te streamingowe Spotify i inne potrzebują algorytmu i takiego pozycjonowania ciebie. I jak im większy burdel się tam robi, to właśnie potem masz takie kwiatki, że wpisujesz Łukasiewicz, a masz nie znajduje cię, bo zawsze był pustkami, albo był zespołem pustki, albo Biszent Radex. Tak. I zawsze gdzieś ciążyło mu to, mieliśmy kompletnie, okay. Byliśmy na dwóch biegunach. Ja, która chcę uciec od odpowiedzialności, od ogona od brzemienia tego. Nazwiska, a Radek, który chce stworzyć swoje nazwisko, zasłużenie, absolutnie zasłużenie. Nie masz pojęcia, jaką mam satysfakcję, jak ludzie z branży muzycznej mają nagle taki aha moment, w którym się orientują, że że Radek stoi za tekstami Brodki, Rojka. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Mhm. I ja, która przyszłam na koncert, ostatni koncert Pustek do Stodoły, masz te wszystkie nazwiska, które go oglądają, bo go cenią, a obok ciebie stoi sam Podsiadło, bo go zasłużenie go uwielbia. I ta nazwa zespołu nagle była takim mocowaniem się między potrzebami, skrajnymi potrzebami dwóch różnych przyczynków. No, ta nazwa jest jak yin i yang. Tak. I jaram się, że ja zawsze ja nawet uciekałam od swojego imienia. Ja zawsze mnie nazwali Diamonds, ja zawsze byłam jakimś zlepkiem czegoś, jakąś anegdotyczną rzeczą. Jak to wyjęte z kontekstu, tak. To brzmi ciekawie. A tym bardziej od nazwiska. Mhm. Żeby nie rozwijać tego tematu, żeby też dać jakąś kropkę, żeby to nie było, że uciekam od nazwiska, bo się wstydzę czy coś. Nie, uważam, że niestety, istety, to z jakich genów powstałam, to niestety, bo dziękuję, że mogę od mojej mamy wziąć plastyczne zamiłowanie, od mojego ojca muzyczno-aktorskie. Jesteśmy złożeni po prostu z tego drzewa genealogicznego, niesamowitym jesteśmy patchworkiem. Więc jestem wdzięczna absolutnie. Jestem dumna absolutnie z dokonań moich dziadków, z członków mojej rodziny i to, jak się zapisali w historii. Są tylko ludźmi, popełniali również błędy, ale tak jak w Polsce mamy ten taki dziwny, nie lubię mówić w Polsce, pewnie to jest domena każdego narodu, że lubimy mówić o rzeczach, które osiągnęliśmy my jako Polacy, ale jak spadnie jak spadnie samolot, na szczęście nie było żadnego Polaka na pokładzie, ale będziemy przemilczać wszystkie rzeczy, które nam nie wyszły i które zapisały się raczej ołowianym, ciężkim, czarnym tuszem na kartach naszej historii. Więc wychodzę z założenia, że tak samo jak nie będę się podpisywała pod osiągnięciami moich przodków, bo to nie są moje zasługi, tak nie będę się podpisywała pod ich przewinami. Jestem absolutnie im wdzięczna, ale jestem odrębnym jestem bytem. Odrębnym bytem, który sobie pracuje na wszystko, co zrobiłam dobrze i źle, idzie na mnie. Absolutnie nie idzie na moich rodziców, na ich wychowanie. Jestem odpowiedzialna za wszystko. Więc wolałam być tym odseparowanym od nazwiska bytem i połączenie tego Łukasiewicza spełniło moje i jego dokładnie w połowie. Zastanawiam się, dlaczego nie dać sobie już prawa do tego nazwiska.
Bo, no bo jednak to jest twoje nazwisko, Matyldo. Bo zasłużyłam sobie na imię, a nie na nazwisko. Okej. Okay. To nie jest... I to idzie gdzieś symultanicznie, tam równolegle. To nie to, że ja to odcinam. Tylko mam olbrzymi problem, że nagle pretekst, dla którego nie wiem, jakiś portal pisze o mojej ilustracji, to to, że... Że jest mają, kontekst rodziny, tak? Że jest, że kontekst nazwiska to nagle to osiągnięcie, nie mówię, że to jest osiągnięcie, bo to jest clickbaitowy ten artykuł, który po prostu jest tam zapchaj na temat również, zapchaj jakimś tematem i tu apeluję absolutnie, skoro mam, mogę poświęcić tę minutę 30 albo 30 sekund przynajmniej. Ja apeluję do wszystkich, którzy piszą clickbaitowe artykuły o moich ilustracjach, żeby, skoro nie unikniemy już tego, że będziecie to robić, to może uniknijmy tylko tezy, którą stawiacie w moim imieniu, ponieważ wszyscy robicie zawsze to samo. Piszecie tezę, co ja miałam na myśli. A ja tego nie miałam na myśli, tylko wy myślicie albo chcecie, żebym miała na myśli, bo to będzie nośne. To tylko nie zwalajcie na mnie, proszę. Ponieważ ja muszę potem sobie jakoś z tym radzić pod koniec dnia. I muszę przesiać te komentarze i przesiać tę złą energię, którą gdzieś tam mimowolnie wpuściliście poprzez moje konto do mojego życia. Proszę, żebyście nie robili wilczej roboty i ta cała edukacja o tym, że każdy powinien interpretować po swojemu, to pozwólmy ludziom interpretować przez siebie, a nie udawać, że interpretujemy przez was, czyli przeze mnie, za dużo warstw. Znajdźmy jakiś inny kompromis, jeżeli już musicie o tym pisać. Dziękuję. No to jest ten pisklak właśnie. Czy mój research jest tak słaby, czy po prostu nie ma jeszcze tytułu płyty? Nie ma. A będzie? Ale za to jest tytuł drugiej płyty. Ponieważ okay. My spędziliśmy 5 lat swojego życia na pisaniu tekstów. Chodź tu. Wiem, druga płyta przyjdzie, ale niestety nie będzie się nazywała Runej. Za co cię bardzo przepraszam. Druga płyta będzie się nazywała, wymyśliłam ją w lockdownie, Lovedown. Ponieważ okazało się, że przez te 5 lat, jak napisaliśmy, piszemy po połowie mniej więcej teksty i pomysły na piosenki w ogóle przychodzą 50-50. To było po angielsku. To nagle się okazało, że chcemy się przedstawić światu raczej z tej, poprzez poruszanie tematów jakichś istotnych, które nas poruszają, które nas gdzieś bolą i... Duże zaskoczenie, naprawdę. Wow. Ale gdzieś jedno i drugie zawsze miało tendencję do pisania o miłości. Więc nagle się okazało, że wszystkie piosenki o miłości, które napisaliśmy, nagle się nie wpisują w ten... W ten krążek. Zanim Lovedown, który ma świetny tytuł, to co możesz na ten moment opowiedzieć o płycie, tak żebym ja i osoby, które tego słuchają, żebyśmy sobie mogli cokolwiek wyobrazić, bo jest już parę kawałków, których można posłuchać, parę piosenek przepięknych. Z przyjemnością się tego słucha tak muzycznie i tekstowo, no ale to też żadne zaskoczenie. Jak to o tej płycie mówisz? O, może tak. Jak ty ją czujesz? Znaczy, myślę, że to jest i z mojej, i z Radka strony. Jeżeli będę mówiła dwugłosem, to się nie obrazi, bo nie powiem niczego, czego sam by nie powiedział. Myślę, że to jest takie wybebeszenie tych wszystkich tematów, które nas męczą, takich społecznych. Wybebeszenie tak na
z siebie. Jednak trochę nas ten lockdown i ta pandemia przeciorała wszystkich. Trochę nas ta wojna i to widmo, które nadal wisi nad nami, przeciorało. Wzrost cen i to wszystko, co za tym idzie, to są jakieś absurdalne rzeczy, które nadal tak siedzą sobie nam na barkach. I do tego jeszcze zaraz wybory, do tego parę jeszcze rzeczy na nas spadnie. Nagle się okazuje, że w tym staliśmy się tymi ugrupowaniami po dwóch stronach, niezależnie od tematu. I skład tych ugrupowań się wymienia. To wcale nie są stałe, jakby lista obecności nie jest stała, tylko nagle to się zmieniamy kolory koszulek w zależności od tematu. I tak jest, tak się naparzamy wspólnie. I ostatnio właśnie na koncercie mi wyszło to, że bardzo jest mi ta cała płyta powstała właśnie z potrzeby jakiejś wypowiedzenia tych rzeczy na głos. Bo za chwilkę będzie lepiej. Tylko żeby było, żebyśmy doszli do momentu, w którym będzie lepiej. Żebyśmy się, nie wiem, jak macie się tutaj do najwyżej wypipczycie, żebyśmy się po drodze nie s***ali wszyscy. Wspólnie, nawzajem. Żebyśmy dożyli do tego momentu, jak będzie lepiej. Bo nie potrafimy ze sobą rozmawiać i nie potrafimy na razie się utrzymuje i pewnie do wyborów się nie zmieni, ponieważ jest to bardzo dobre narzędzie wyborcze. Prowadzące do wyborów. Tak. I tak podejrzewam niestety. Absolutnie nie sprowadzam tu, że płyta jest o wyborach. No właśnie, tak. I od tego odejdę, ale zagłębię się tylko w jednym, że te wszystkie tematy, które nas męczą, ten gdzieś się prędzej czy później sprowadzają do my, wy w kontekście kobiety kontra mężczyźni. I nie bez przyczyny my jesteśmy we dwójkę bardzo czuli na punkcie tego, w jaki sposób mówimy o swoich typowo takich genderowych problemach. I bardzo chcemy, żeby to był gdzieś dialog, bo w tym całym feminizmie, który rośnie w siłę i super, że rośnie, i super, że to się mówi na głos, nagle dysproporcja się jakaś zrobiła. I nagle masz coś takiego, że już ten mężczyzna absolutnie nie może się wypowiedzieć na głos. Nie może mieć zdania. Ten mężczyzna, który też jest w tym momencie w dupie, bo ten świat się zmienił. I on nie ma pojęcia, on już nie ma pojęcia, to kim, wobec kogo mam być, jaki. I staramy się gdzieś... A kto napisał tekst o tym? Ty czy Radek? To napisał Radek. Wziął i... Znaczy ja mu absolutnie oddałam nie bez przyczyny, bo nie o mnie o tym mówić. Okej. Znaczy nie mnie o tym mówić. A który tekst dla ciebie był tym takim najbardziej właśnie z bebechów? Z bebechów była matka. Matka. Więc staramy się tak naprawdę każdy z tych tekstów, żeby mógł być z perspektywy to, że ja w matce mówię, że nie usłyszę nigdy, że ktoś do mnie mówi mama, nie oznacza, że tam nie ma trzech kropeczek i nie będzie tata. Więc te wszystkie w matce, w tekst, który... znaczy historia tego w skrócie, jeżeli mam jeszcze chwilę, to bym chętnie opowiedziała, bo to było w środku pandemii, w której wszyscy byliśmy, nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy i nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy i no za tak, chwilkę... Nie było tam scenariusza. Tak, absolutnie nie było scenariusza i wszystko było takie, aha, możliwe. Teraz
sobie pożyjemy na razie tu i teraz, ale to myślenie o przyszłości najbliższej przeraża i przerasta. I z jakiegoś powodu zadałam pytanie, bo to było jakoś pytanie, które myślę, że każdy sobie zadawał w tym momencie, czego się boisz. I dostałam ogrom. Znaczy, spisałam to wszystko. To było w setkach. Każde pytanie spisałam sobie w Moleskinie, pogrupowałam sobie kolorami, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, co jest najczęściej się powtarza, co się najmniej jest tylko tam wypadkową jakiejś jednej czy dwóch osób. Ale te obawy się niesamowicie powtarzały. I z nich powstała piosenka Sixteen Challenge. I wysłałam tylko tym ludziom, którzy mi przysłali odpowiedzi. To było w zamkniętym, nadal to mam, zamkniętym, to było w innej trochę formie, ale to była baza do piosenki, która potem powstała, którą zredagowaliśmy tak, żeby była bliższa ogółowi, żeby była bliższa, żeby każdy mógł się z nią jakby utożsamić. To jest piosenka, którą za każdym razem, jak śpiewam na koncertach, bardzo nieprofesjonalnie się wzruszam i bardzo nieprofesjonalnie mi grzęźnie w pewnym momencie dźwięk w gardle. I jest to, jak to Radek mówi, że przychodźcie jak najszybciej na koncerty, bo zaraz nam to spowszednieje i zaraz nauczymy się, zyskamy jakieś narzędzia, którymi będziemy mogli traktować to czysto jako działanie performatywne, a nie tylko personalne. Mhm. Więc póki co, niestety, za każdym razem się to kończy tym, że ja po prostu przechodzenie terapii przy 300 osobach, albo bywały koncerty, jak szło 1500 ludzi, to masz takie... Może jednak pójdę spać, potem na dwa dni. A potem może znowu to jest koncert. Ja mam moment z tej piosenki, podzielę się. A, dawaj. Ja trochę teraz z takim handlem wjadę, bo ja powiem swój i zapytam o twój. Możesz nie odpowiadać, jak nie chcesz. Typowe podprowadzenie dziennikarskie, możesz nie odpowiadać, jak nie chcesz. Boże. Ja bardzo czuję w sercu moment, boję się, że przeoczę moment, aby zacząć żyć. Myślę, że to też wynika z wieku i z jakichś moich życiowych przemyśleń. A ty jaki masz moment? No ja mam że nie zostanę mamą, ale a drugi w kolejności, że przeoczę moment, żeby zacząć żyć, to w ogóle z tego wyszło. Masz rację, ja ten moment też. To z tego wyszło i tylko, że łatwiej jest z tym coś zrobić. Mhm. Więc zaczęłam z tym coś robić. Z życiem. Znaczy zaczęłam gdzieś tam żyć sobie. Więc to jest jak z tym właśnie rysowaniem, jak leżę i nie mam siły, to po prostu stwierdziłam, że wstaję, wychodzę. Więc wstaję i robię. Wstaję i coś tam. Więc nie zadaję sobie pytań, tylko wstaję i coś tam. I to coś tam się wydarza i wypełnia mi tę przestrzeń, dzięki czemu te słowa już mniej grzęzną. No ale z pewnymi rzeczami nie zrobisz wiele. Znaczy nie masz na tym kontroli i trzeba sobie to uświadomić i sobie przepracować, że nie masz tej mocy. I co ma być? Co ma być, to będzie. Prawo cytatu. Niebo znajdę wszędzie. No ale to faktycznie, jak sobie pomyślę, że takie teksty śpiewasz na żywo przed ludźmi i jeszcze mając tego pisklaka w sobie, a Radek wiem, że jest taki sam, to tam się musi wytwarzać jakaś niesamowita magia, co zresztą można było zobaczyć podczas festiwalu Co jest grane, gdzie zabrakło nagłośnienia tak. I to, co wy tam odwaliliście, mówiąc potocznie,
to jest zrobiliśmy magia. Sobie kolonie i sobie ludzie usiedli i ognisko, znaczy... Ale było magicznie, nie? Było magicznie. Ja mam... I nawet nie było momentu zawahania, tak. To chyba Radek zaproponował tobie, że chodźmy żeby, do nich. Żeby nie było, jestem aktorką. I w dodatku po improwizacji, w związku z czym kochasz, jak dostajesz takie prezenty, no nie? Tak, ale jestem aktorką, więc my to przegadaliśmy, jak się waliło i paliło. Więc... Jak to przegadaliście? Gdzie? No, kiedy? Sobie staliśmy 20 minut. Mówisz o tych 3 sekundach? 20 minut my czekaliśmy dobra. I 3 razy wychodziliśmy i nas cofali, bo aha. Był streaming, a technika nie poszła. No ale nadal to nie jest, wiesz, jakieś super przygotowanie nie. Do sytuacji nie, awaryjnej. Nie, absolutnie nie, ale żeby nie było, są jeszcze momenty teraz na koncertach, które mnie absolutnie wzruszają i nie tylko triggerują mnie jakby te teksty, które wyśpiewuję, natomiast jak już publiczność zaczyna śpiewać refren, to ja masełko. Nie, wielokrotnie niestety, jak oni zaczynali śpiewać ten tekst, to ja się gdzieś ukrywałam za ryczałam jak a potem śpiewamy piosenkę, to a propos rąbek tajemnicy, a potem śpiewam piosenkę, koniec tchu, czuję, że coś pęka, to nie lód, lecz idę w zaparte. Biorę krzyk, składam go w melodię, śpiewam nim, chociaż gardło zdarte. I w tym momencie jak jeszcze, śmieliśmy się z tej piosenki, że to troszeczkę jest złapmy się za ręce i że wszystko będzie dobrze. Jeszcze uda się, jeszcze wypędzimy z brzegów rzek, będzie nas tu więcej. I jak mam, będzie nas tu więcej, mam dwa w sobie żywioły, w których mam zażenowanie, że to jest kodziarskie, że... Weźmy się wszyscy za ręce i będzie przestaje drżeć, gdy w kieszeni zaciśnięta pięść i otwarte serce. I masz takie... I śpiewam, i mam ciareczki, za, mm-hmm. Bo to te wszystkie lęki, które wyrzucamy z siebie, łącznie z tą matką, łącznie z tym, że Radek śpiewa o tym, że on ma tak samo odciski na rękach od wywieszania prania i nie wie, jaki ma być, i że ty chcesz czułego barbarzyńca, a on nie wie w tym momencie, czy on sprosta, czy w ogóle się nadaje, czy mhm. nie wie, jaką jest definicją mężczyzny. A potem śpiewamy o tym, że weźmiemy się wszyscy za ręce i niezależnie od opcji politycznej doprowadzimy siebie do stanu, w którym każdy będzie czuł się reprezentowany w tym kraju. Bo to znowu o reprezentacji. Nawet, kurde, w tym rządzie. O to chodzi. A masz poczucie, że jesteś w stanie reprezentować osoby z prawej strony? Tak. A zdarza ci się to? Znaczy, każdą ilustracją reprezentuję ludzi z prawej strony, bo oni mają takie same uczucia. A czy oni o tym wiedzą? Czy oni potrafią to poczuć? Przepraszam, za oni. Znaczy, wiesz, jeżeli temat nie... My wpadliśmy w bardzo niebezpieczną pułapkę, mhm. w której uważamy, że preferencje polityczne definiują nas jako człowieka. Coś, czego nie pamiętamy z dzieciństwa, obserwując naszych rodziców, nie? To nas nie definiuje mhm. absolutnie. To, że ja absolutnie, gdybym mogła, to bym nie zagłosowała ani na tego, ani na tego drugiego, po jednej i po drugiej stronie, ale wiem, że chcę, żeby moje interesy, żebym przynajmniej czuła się, może nie jak w domu tutaj, nie że bardzo chciana, tylko niezwalczana. Mhm. A wracając do tego, mhm. czy ja reprezentuję prawą stronę, reprezentuję z każdą ilustracją. Ale ponieważ wiesz, niezależnie, poczekaj, mhm. niezależnie od tego, czy ty masz, czy masz bardzo, czy chodzisz do kościoła, czy do niego nie chodzisz, czy głosujesz na tego, czy na tamtego, czy uważasz, że byt rozpoczyna się od momentu, w którym, nie wiem, serce i mózg jest
utworzone, czy wtedy, kiedy ten plemior się z jajkiem spotka, czy idea dziecka powstaje dopiero wtedy, czy tam człowieka, to jest absolutnie nieistotne, ponieważ masz takie same uczucia dotyczące, nie wiem, edukacji. No dobra, Matylda, ale poczekaj, no, ten przywołany wcześniej obrazek papieża patrzącego przez palce, no jak osoba, która chodzi do kościoła, może się poczuć reprezentowana? Ja znam osoby, które chodzą do kościoła i się czuje tym reprezentowana, ponieważ samodzielnie myśli. Znam ludzi, którzy chodzą do kościoła i którzy traktują Biblię tak, jak powinna być traktowana, czyli jako zbiór przenośni. Zbiór. No a jeżeli ktoś ją traktuje bardziej serio? Jeżeli traktują ją bardziej serio, to jesteśmy w stanie gdzieś się spotkać w momencie, w którym tylko i wyłącznie jest kwestia dobrych chęci jednej i drugiej, jednej i drugiej strony. I tej piosenki, o której mówisz, o wzięciu się za ręce. To jest sprowadzenie, znaczy to musi być obopólna zgoda do tego, bo jeżeli się zaprzesz rękami i z tezą zaczniesz czytać tego drugiego człowieka, to się nigdzie nie spotkamy. To tylko i wyłącznie od tego zależy, czy ja chcę zrozumieć, że ty też się boisz o swoich rodziców, że oni kiedyś odejdą. Tylko ty sobie, nie mówię ty, osoba wierząca, chociaż to dziwne, że w tym momencie tylko się na tym skupiamy, że osoba wierząca czy niewierząca. Tak mi przyszło do głowy, tak, ale ten obrazek na przykład, mi przed oczami stanął. Że tylko ta osoba sobie potrafi zracjonalizować to, że ci rodzice nie odejdą nigdy, ponieważ będą, zwizualizuję sobie to inaczej, że będą gdzieś fizycznie, a ja zwizualizuję sobie, koniec końców wyjdzie na to samo. Tylko ja zwizualizuję sobie to tym, że my jako energia po prostu będziemy w kosmosie i będziemy tworzyć to. Nasza energia nie umrze, ponieważ będzie częścią kosmosu. I będę wierzyć w naukową jakąś wersję tego. A to, czy ja uważam, że Bóg, w którego ty wierzysz, wymyślił sobie ten świat, jak sobie wymyślił, to ja mogę i tuż się wtedy pokłócimy i to wtedy się, to nic nie wyjdzie, bo ja z mojej perspektywy zawsze będę zadawała pytania tobie, które ciebie doprowadzą do momentu, w którym sam zaczniesz to kwestionować, bo wtedy ciebie spytam, to dlaczego szanujesz, dosłownie szanujesz tego twojego Boga, który mógł sobie ten świat ułożyć jak chce, a wymyślił raka u dzieci. No i w tym momencie dochodzimy do rozmowy. Dochodzimy do rozmowy, tylko musisz to usłyszeć. I ja z niewyparzonym językiem, oczywiście jeżeli będę chciała się z tobą dogadać, to nie użyję słowa, że twój Bóg jest dupkiem. Dokładnie. No. Chociaż potato, potato. No, twój Bóg wymyślił raka u małego dziecka. Mógł tego nie robić. Mógł sobie tego nie wymyślić, bo od niego zależało, jak ten świat będzie wyglądał. Tylko że ja, ponieważ chcę się z nim dogadać, nigdy nie użyję tych słów. Tylko użyję ilustracji, którą człowiek będzie mógł sobie zinterpretować, jak chce, a on będzie na przykład już z braku dobrej woli interpretował, że ja tą ilustracją nazwałam go w ten sposób. Ale to już jest kwestia, no właśnie, wyboru. No, 10 października, tak jest premiera? Nie. 11. Tak jest na stronie. A to już... Katarzyno! Nie. Zgadza się, mieliśmy w październiku, ale przez to, że to a propos wyborów, ponieważ wybory nadal nie... Znaczy, już jest data jakaś, czy już jeszcze jej nie ma, czy... no właśnie... Tak, to jest opóźniane, że niestety... A przepraszam, boicie się przerwać ciszę wyborczą? Aż tak jest ta płyta skonstruowana? Troszeczkę nie mamy z czym konkurować. I słusznie, ponieważ to powinno być istotne i namawiam wszystkich, żeby poszli na wybory.
czy się z tobą zgadzam, czy się z tobą nie zgadzam, ale idźmy na wybory i pokażmy, że w czymś może frekwencyjnie możemy być dobrzy. Ale niestety nie mamy jak konkurować, więc najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. Pre-order zawsze można zamawiać, więc okay. Namawiam wszystkich, ponieważ tak możecie najłatwiej i najskuteczniej wspierać artystów, których lubicie, czyli zamawiać wcześniej płyty, zanim jeszcze powstaną i dzięki temu ten artysta może zająć się meritum i ma środki do tego, żeby potem te płyty wam przekazać i może się skupić na meritum, żeby ten content, to po angielsku znowu, żeby był jak najlepszy. Więc niezależnie od tego, czy lubicie muzyczne rzeczy, czy ilustracyjnie, czy książki, czy namawiam wszystkich, żeby tak wspierali swoich artystów, których kochają. Ale wy jesteście takim zespołem, który budzi duże zainteresowanie, jakieś takie organiczne. Mam wrażenie, nie wiem, czy to dla was jest jakimś zaskoczeniem, że to tak sobie żyje własnym życiem gdzieś w tle? Było olbrzymim zaskoczeniem. No inaczej sobie obwarowaliśmy się inaczej twórczo i myśleliśmy, że będziemy musieli częściej wypuszczać. Nagle możemy sobie troszeczkę, nagle się okazało, że po matce i też tych innych, bo 4 utwory chyba już są w sieci, to sobie procentuje i tak jak kiedyś bez wydania płyty koncerty się nie były możliwe, tak teraz my mamy full, znaczy mamy ponad 20 koncertów do końca roku. I będzie ich więcej, bo chcemy też po małych jakichś miasteczkach pojeździć i trochę się przedstawić tak bardziej kameralnie ludziom. Więc to samo się dzieje, więc jest nam dobrze z tym. Bardzo jest nam dobrze. Jest to duże, spore zaskoczenie. I dzięki temu może mamy więcej przestrzeni do tego, żeby jednak to, co wypuszczamy, było jeszcze lepsze. A to, za co uwielbiam Radka i mam nadzieję, Radek też docenia to we mnie, że nie idziemy na żadne ustępstwa. Podaj przykłady bolesnego niepójścia na ustępstwa. Na to, że... sami produkujecie wszystko? Po pierwsze, sami produkujemy. Po drugie, inwestorami jesteśmy tylko we dwójkę, więc nikt nam nie będzie decydował, co tam powinno być. Nikt nie będzie decydował, do jakich celów używamy naszej twórczości. Nie musimy się rozdrabniać i nie musimy wchodzić w jakieś bardzo duże komercyjne rzeczy. Wszystko uzgadniamy demokratycznie. To a propos demokracji, którą naprawdę cenię. I jeżeli mamy jakieś bóle związane z czymś związane z, na przykład albo ze zdjęciami, które też sami sobie robimy, czy z pomysłem na teledysk, czy z muzyką, czy z wokalem, to jesteśmy w stanie, jeżeli jednak coś nam się nie podoba, spotkać się jeszcze raz i jeszcze raz to nagrać. Matylda. Si. A to po włosku było. Z bólem serca. Ale będę tak powoli, bo Runej może już coś, Siusiu. Ja mam spotkanie od 15 minut, więc już napisałam, że się spóźnię. No już nie będę się tłumaczyć, bo stało się, ale była to ogromna przyjemność, więc powoli zamknę nasze spotkanie. Trzymając mocno kciuki za ciebie w tych wszystkich warstwach, o których rozmawiałyśmy i nie rozmawiałyśmy, ale w szczególności za tę muzyczną, bo mam wrażenie, że... jakieś jest szczególne miejsce w twoim sercu w tej chwili na to? Zawsze było i po prostu teraz jest na to przestrzeń. Tak, ale jest przestrzeń, są plany, jest dobry człowiek u boku, więc zapowiada się wspaniale. I tego wam życzę. Trzymam mocno kciuki za płytę. Pierwszą, drugą. Nie, dziękujemy. I na koniec chciałam ci zadać pytanie, które mi przyszło do głowy właśnie w trakcie researchu. Czy ty nie myślałaś o tym, żeby napisać książkę? Po co?
żeby znaleźć kolejną, kolejny obszar, w którym mogłabyś się wyżyć książkami. Artystycznie. Powiem tak. Substytutem tego są moje ilustracje, a jestem jednak przekonana, że żyjemy niepotrzebnie w świecie, który zaczyna się od, którego zdanie zaczyna się od, moim zdaniem. Trzy kropek. Za dużo mamy do powiedzenia. Nie potrzebuję, absolutnie nie potrzebuję mówić ludziom moim zdaniem. Ale mi zepsułaś puentę. Dziękuję za rozmowę.